Bądź no, fiński kupiec, level 20 któryś. Za opylenie felernego nietoperza jakiemuś ważniakowi zostajesz kazany na dożywocie ciężkiej pracy. Czyli w sumie dużo się nie zmienia w porównaniu z życiem na wolności. Na miejscu okazuje się, że więzienie jest wypełnione samymi białasami z okazyjną domieszką niesamowicie mocno opalonych skazańców w celu dywersyfikacji rasowej, narzuconej przez Unię Wielu Gwiazdek. Nie ma tam natomiast ani jednego Azjaty, bo jak wiadomo, rasizm jest wtedy, jak ci co przegieni z solarium są dyskryminowani, Azjatów każdy ma w głębokim poważaniu. Czyli potocznie w dupie. Niektóre słowa w poprzednich zdaniach celowo zmienione, bo trzeba uważać, by ktoś się nie przyczepił. Wyps, rozumiecie? Nauka języka niemieckiego, znaczy ten, polskiego, zajmuje ci dłuższy czas, ale w końcu możesz się dogadać miejscowymi. Zostajesz chłopcem na posyłki dla każdego frajera w kolonii. Po kilku dniach biegania non-stop zostajesz dołączony do starego obozu. Dostajesz bojowe zadanie szpiegowania obozu na gównie. Szogun Łysoli wysyła cię z kolei do starej kopalni na poszukiwania wydzieliny pełzaczy, dzięki której czpuny z obozu będą mogły uzyskać fazę życia. Na miejscu przetrzepujesz cały szyb w poszukiwaniu pełzaczego LSD. Trafiasz na gniazdo tych mrówek razem z ich królową. Dookoła gniazda leżą jajca tych robali. Kapitalistyczne żądze przezwyciężają twoje komunistyczne korzenie. Zostawiasz pełzacze przy życiu i wybiegasz z kopalni. Przez parę dni zbierasz darmowe potrawki z chrząszcza od znafa. Wracasz do kopalni, karmisz pełzacze i biegniesz po więcej. Za każdym razem podbierasz parę jajec gniazda. Populacja pełzaczy zwiększa się. Z każdym tygodniem masz coraz więcej jajec. Po dogadaniu się z Dexterem otwieracie nowy biznes. Ty dostarczasz jaja, a on robi z nich mikstury i inne środki wyskokowe. Po kilku miesiącach cała kopalnia jest zapełniona pełzaczami. A wszyscy kopacze i strażnicy uciekli, albo zostali pożarci. Nawet nie wiesz, że uratowałeś kopalnię przed zawaleniem, bo żaden kopacz nie trafi teraz na podziemną rzekę. Gotikcepcja kurła. Sprzedajesz jajca z coraz większym profitem. Kupujesz wolną kopalnię od nowego obozu. Pełzacze wojowniki zaczynają kopulować z królową pełzaczy, dając jeszcze mocniejsze jaja. Kupujesz wszystkie obozy w kolonii i zatrudniasz każdego do pracy przy produkcji pełzaczego fentanylu. Mina Karoma, jak zamiast dostać parę tych jaj kilka miesięcy temu, teraz musi pracować przy ich obróbce, bezcenna. Towar jest sprzedawany do świata zewnętrznego w zamian za broń, chleb, ser i wszystko, jak mawiał Diego. Pewnego dnia wszystko strzela chuj. Oczywiście, że jeszcze żyję. Co ci strzeliło do głowy? Obyś miał rację. Bariera upada, a razem z nią twój biznes jajcarski. Udajesz się do Korinis, gdzie dochodzą cię słuchy o istnieniu smoków. Przecież smoki to gady. A co za tym idzie, składają jaja, co akurat tak się składa, jest twoją specjalnością. Umawiasz się z takim jednym kucem, żeby ogarnął ci parę smoczych jajec. W zamian oferujesz mu 0 złotych monet i 50 punktów doświadczenia. W niebo wzięty kuc zgadza się. Już pod koniec dnia widzisz dwa jaja. Z jednego wykluwa się samiec smoka, z drugiego samica, bingo. Uruchamiasz cały biznes od nowa, tylko że teraz zamiast robić narkotyki z jaj pełzaczy, hodujesz smoki i przerabiasz je na myśliwce szturmowe, montując im armaty ze smeraldy na skrzydłach. Po roku kupujesz sobie Korinis, po 2 latach wojna z orkami dobiega końca, bo przekupiłeś ich wszystkich, żeby popełnili zbiorowe harakiri i debile się zgodziły. Po 3 latach kupujesz sobie cały kontynent, a to wszystko na biznesie rozkręconym na jajcach. Jesteś Dai, chiński sprzedawca jaj. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę, wspierasz rozwój mojego kanału.